Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiejszy temat naszych zajęć to Piastowie, Chrzest Polski, Początki Państwa Polskiego, Założyciele i Pierwsi Władcy. To taki dosyć długi temat. Na ostatnim naszym spotkaniu poznaliście dwie legendy, które były związane ściśle właśnie z powstaniem Państwa Polskiego. Dziś zabieram Was w podróż do czasów pierwszych władców Polski. Poznacie początki historii Polski. Moi drodzy, tak sobie myślę, że każdy, kto interesuje się historią Polski, chciałby wiedzieć, jakie były jej początki. To jest niezwykle ważne. Kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał, jakie jest pochodzenie nazwy Polska. To są bardzo ważne pytania. I ja postaram się na dzisiejszych zajęciach na nie Wam odpowiedzieć. I ponownie zapraszam Was do obejrzenia prezentacji multimedialnej ze zdjęciami, która pomoże Wam uporządkować wiedzę i ją zapamiętać. Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji multimedialnej. Oglądajcie, a ja będę Wam opowiadać. Ponad 1000 lat temu na ziemiach Polski żyło kilka plemion. Co to jest plemię? To myślę, że już wiecie z poprzedniego naszego spotkania, że jest to wspólnota, która powstała z połączenia sąsiednich rodzin. Również już wiecie, jakie były najważniejsze plemiona, które w tym czasie zamieszkiwały Polskę, że byli to Wiślanie, Polanie, Mazowszanie, Ślężanie i Lędzianie. Nazwy plemion pochodzą przede wszystkim od miejsc ich zamieszkania, to też wiecie, ale również od zajęć ich mieszkańców. Nazwa Polska pochodzi właśnie od nazwy plemienia Polan, a nazwa Polanie od słowa pole. To też już wiecie. O początkach państwa polskiego tak naprawdę wiemy bardzo mało. Naukowcy ustalili, że w tamtym czasie tereny dzisiejszych ziem polskich zamieszkiwały plemiona słowiańskie. Jednym z takich najsilniejszych plemion w tym czasie okazali się właśnie Polanie. W tamtym czasie podbili oni sąsiednie ziemie i stworzyli państwo. Najważniejszym grodem Polan, czy takim miejscem dla nich najbardziej istotnym, i to miejsce, słuchajcie, było otoczone wałem obronnym, to było właśnie Gniezno. Pierwszym historycznym władcą Polan był książę Mieszko I. Według legendy potomek Piasta, Mieszko I. W tamtym czasie większość państw, m.in. Czechy, była chrześcijańska. W państwach tych wierzono w jednego Boga. Książę Mieszko i jego lud w tamtym okresie wierzyli w wielu bogów. Jedną z najważniejszych decyzji, którą wtedy, myślę, podjął Mieszko, było wprowadzenie nowej religii, czyli chrześcijaństwa. W tym celu, żeby tego dokonać, poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej kraju, i tu jest taka bardzo ważna data, słuchajcie, 966 rok. To właśnie to jest chrzest Polski. Bardzo ważna data. Tym samym książę, można powiedzieć, że przyjmując chrześcijaństwo, nową religię, zrównał się z innymi władcami Europy, którzy przed nim zdecydowali się właśnie na taki bardzo istotny i ważny krok. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo. Na dwór Mieszka I przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie. Łacina to był taki język, którym posługiwała się w tamtym czasie chrześcijańska Europa. I właśnie ci duchowni, zakonnicy prowadzili korespondencję z innymi dworami. Spisywali dokumenty, kroniki. Zaczęto wtedy też budować pierwsze kościoły. Jeśli chodzi o panowanie Mieszka I, to muszę Wam powiedzieć, że toczył on wiele wojen z okolicznymi plemionami i sąsiednimi państwami, m.in. właśnie z Niemcami, Czechami, Rusią. I odnosił w tych wojnach zwycięstwa dzięki, i tutaj muszę to wspomnieć, swojej silnej drużynie. To on właśnie na czele tej swojej drużyny wyruszał na wojnę. Drużyna towarzyszyła mu także w czasie objazdów po kraju i pomagała w obronie grodów. Na zdobytych terenach Mieszko stawiał grody.
Co to były te grody, słuchajcie? To były osady obronne. Budowano je w trudno dostępnych miejscach, to było istotne. Więc były to na przykład bagna, różne wzniesienia lub brzegi jezior. Grody otaczano potężnymi wałami, które były usypane z ziemi i kamieni, a także takie trudne słowo palisadą. To było takie ogrodzenie z zaostrzonych bali. Ponadto osady te często otaczane jeszcze były fosą, więc pełniły takie funkcje właśnie obronne. A to, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, to to, że Mieszko, mimo tych wszystkich swoich zwycięstw i przyjęcia właśnie chrześcijaństwa, nigdy nie został królem. Sprawował władzę jako książę. Po śmierci Mieszka w 992 roku władzę w państwie przejął jego najstarszy syn Bolesław, zwany Chrobrym. A słowo chrobry co oznacza? Moi drodzy, oznacza bardzo dzielnego, mężnego człowieka. Z inicjatywy Bolesława Chrobrego w 997 roku została zorganizowana wyprawa, której celem było nawrócenie na chrześcijaństwo pogańskiego plemienia Prusów. Tą wyprawą kierował pochodzący z trzech z biskup Wojciech. Prusowie zabili biskupa, niestety, słuchajcie. I Bolesław Chrobry bardzo to przeżył, wykupił jego ciało i pochował je w Gnieźnie. I wkrótce papież ogłosił Wojciecha świętym. Jednym z najcenniejszych zabytków związanych ze świętym Wojciechem są drzwi gnieźnieńskie. Słuchajcie, miałam tą okazję zobaczyć je na żywo. Wykonano je dla katedry gnieźnieńskiej. Dwa skrzydła zostały podzielone na 18 kwater, to tak nazywamy, ale ja mogę to powiedzieć na 18 części, które przedstawiają, słuchajcie, życie i śmierć świętego Wojciecha. W 1000 roku cesarz Otton III, władca Niemiec, przybył do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie i złożył Bolesławowi Chrobremu wizytę. Słuchajcie, to była niesamowita i niezwykła wizyta, ponieważ cesarz Otton III był niesamowicie zaskoczony postacią, osobowością Bolesława Chrobrego. A Bolesław, słuchajcie, przyjął gościa bardzo uroczyście. Kilka lat po zjeździe gnieźnieńskim Otton III zmarł. Bolesław Chrobry sprawował władzę przez 33 lata. Jego panowanie wypełniały liczne wojny z sąsiadami, z Niemcami, z Czechami, z Rusinami. Książę włączył w granice swojego państwa nowe terytoria. W 1025 roku Bolesław Chrobry został koronowany na króla. Był to ostatni rok jego życia. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do quizu, w którym sprawdzicie swoje wiadomości i wiedzę, którą zdobyliście na dzisiejszych zajęciach. Trzymam za Was mocno kciuki. Myślę, że sobie świetnie poradzicie. Pierwsze pytanie. Co to jest plemię? Drugie pytanie. Jak nazywał się pierwszy władca Polski? Trzecie pytanie. Czy Mieszko I był królem Polski? Czwarte pytanie. Jak nazywał się pierwszy król Polski? I ostatnie pytanie, moi drodzy. Kim był święty Wojciech? Myślę, że świetnie poradziliście sobie z odpowiedziami. Ale teraz, słuchajcie, spróbujemy je sprawdzić i zobaczyć, czy rzeczywiście tak było. Co to jest plemię? To wspólnota, która powstała z połączenia sąsiednich rodzin. Odpowiedź na drugie pytanie to będzie Mieszko I. Odpowiedź na trzecie pytanie, które dotyczyło tego, czy Mieszko I był królem Polski, to oczywiście nie, nie był. Czwarte pytanie, kto był pierwszym królem Polski? Oczywiście Bolesław Chrobry. I piąte pytanie dotyczyło świętego Wojciecha, kim on był? Był biskupem. A co jedli nasi przodkowie? To też bardzo ciekawe. Przede wszystkim, słuchajcie, to co jest ważne, oni spożywali zazwyczaj tylko dwa posiłki dziennie.
Koło południa zjadano obiad, zaś pod wieczór kolację. Co było podstawą menu? Przede wszystkim produkty roślinne. Mięso rzadko gościło na stołach. Było zarezerwowane tylko dla najbogatszych. Zwierzęta wykorzystywane były przede wszystkim do pracy. A jak się ubierali? Jeśli chodzi o mężczyzn, to zazwyczaj nosili proste, długie spodnie i długie koszule. A jeśli chodzi o strój kobiecy, to również przede wszystkim były to długie, proste suknie. A jak wyglądały fryzury? Kobiety nosiły włosy zazwyczaj długie, zaś włosy mężczyzn sięgały im do łka albo nieco poza nie. Piastowie byli pierwszą historyczną dynastią, która panowała w Polsce. Jak mówi legenda, przodkiem dynastii uznaje się legendarnego Piasta, to też już wiecie. Jego potomkowie Siemowit, Lestek i Siemomyzł nie są uznawani za władców Polski. Pierwszym historycznie potwierdzonym władcą z dynastii Piastów był Mieszko I. Władcy piastowscy sprawowali władzę nad Polską, to już sobie mówiliśmy, że przez ponad 400 lat. I są, tutaj nie mamy wątpliwości, pierwszą, ale też jedną z najważniejszych polskich dynastii. Ostatni władca dynastii, król Kazimierz III Wielki, zmarł w 1370 roku. Moi drodzy, to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do takiego podsumowania i obejrzenia filmu pod tytułem Polscy Królowie i Książęta Mieszko I. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam, życząc wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym naszym spotkaniu. Do widzenia.